Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, dobrze jest przyjść do Boga. Dobrze jest przyjść, aby w Jego ręce złożyć całe swoje życie, aby to Jemu zaufać. Gromadzimy się te dni, tych 17 dni na wielkim zawierzeniu niepokalanemu sercu Maryi, aby odnowić tą więź, jedyną, podstawową więź, która jest konieczna do naszego życia i do naszego zbawienia. To jest więź z Bogiem. Tyle zła, tyle różnych rzeczy próbuje nas oddzielić od Boga. Tyle bożków, tyle kłamstwa, obłudy, która często jest w nas, próbuje nas oddzielić od Boga. Te dni próbujemy przychodzić do Boga tacy, jacy jesteśmy. Przynieść swoje troski, swoje problemy, to, co dobre, ale i to, co trudne, to, co, z czym sobie nie radzimy. Kochani, kiedyś przyszła mi taka myśl, obserwując swoje życie, obserwując życie też wielu osób, że poczucie bezsilności, niemocy jest naszą mocą. Kiedy przychodzimy do kryzysowych sytuacji, kiedy już nic nie możemy, kiedy po ludzku nic już się nie da zrobić, to jest wspaniała okazja po to, żeby otworzyć się na Boga. Że jest ktoś większy, kto potrafi o wiele więcej niż my. My ciągle tylko i wyłącznie ufamy, polegamy na swoich siłach. Zapominamy, że mamy Ojca. Ojca, który nas kocha. Ojca, który troszczy się o każdego z nas. Kochani, dzisiaj w tym drugim dniu Wielkiego Zawierzenia słyszeliśmy w Słowie Bożym, jak Pan Jezus po tym, jak nasycił tłum, zobaczcie, ten Jezus, Boży Syn, nie jest zajęty sobą. On myśli o drugim człowieku. I kiedy przyszedł ten tłum do Niego, kilka tysięcy osób, On dał jeść każdemu z nich. Rozmnożył chleb na pustyni. Sprawił, że każdy się nasycił. Bóg daje tak, że nas jest w stanie On jeden nasycić. Żadne dobra nie są w stanie nas nasycić. Tylko Bóg może nas nasycić. Ale widzimy dalej, że Pan Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi, wyprzedzili go na drugi brzeg. A sam co robi? Idzie na górę, aby się modlić. Bardzo często Jezus po całym trudzie, po wielu spotkaniach, po kilometrach, których przebył, idzie w miejsce samotne, aby być sam na sam ze swoim Ojcem. Kochani, to jest dla nas światło. Czym jest modlitwa? Modlitwa jest ładowaniem akumulatorów. Nie naładujesz, nie pojedziesz. Jesteś jak zużyty jakiś przedmiot. Nic nie jesteś w stanie zrobić. Nie tak dawno po raz kolejny bardzo przemówiły do mnie słowa Pana Jezusa, gdzie Pan Jezus w Ewangelii świętego Jana mówi o sobie: ja jestem winnym krzewem.
Wy jesteście latoroślami. I Pan Jezus tam mówi, że beze mnie nic nie jest, nie możecie uczynić. Dosłownie nic nie możecie uczynić. Ta latorość, którą się odcina, ona usycha. Ta latorość, która nie trwa w innym krzewie, nie może przynieść żadnego owocu. Tam nie możemy się spodziewać żadnych winogron. Tylko ta latorość, która trwa w innym krzewie. Pan Jezus mówi o sobie, ja jestem winnym krzewem. Ze mnie czerpajcie siłę, moc, życie, miłość, dobroć. Ja jestem źródłem. Jest taka pokusa, myślę, że dotyka wielu, samowystarczalności. Zamknięcia się na Boga. Sami musimy wszystko zrobić. Totalna bzdura i totalne kłamstwo. Człowiek jest bytem społecznym. Chcemy tego, czy nie chcemy. Jesteśmy zdani jeden na drugiego. Jesteśmy potrzebni sobie wzajemnie. Mężczyzna kobiecie, kobieta mężczyźnie, dziecko rodzicom, rodzice dzieciom i tak dalej. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. I to jest sens naszego życia, że żyjemy nie dla siebie. Nie po to, żeby mi było dobrze, ale żyjemy dla innych, dla drugiego. Pan Jezus przebył tam na modlitwie dosyć długo, bo tutaj czytamy, że wieczór zapadł. Pan Jezus nie liczy minut ani godzin spędzonych na modlitwie. Nie nudzi mu się na modlitwie. Nam często nudzi się na modlitwie. Mamy zegarki, ciągle zaglądamy. Wiem to z własnego doświadczenia. Czy już nie czas, może już pora, może już starczy. Pan Jezus czuje się dobrze w obecności Ojca. To są najwspanialsze chwile, kiedy jest z Ojcem. I uczy nas właśnie też takiej modlitwy, żebyśmy dla Boga tracili czas. Żebyśmy mieli czas dla Boga. Kiedyś pamiętam w jednej konferencji jeden kapłan mówiąc o modlitwie, mówi, że modlitwa to nie sprawa czasu. Bo my się tłumaczymy, że nie mamy czasu. No bo wie ksiądz, no pracuje, tu domowe obowiązki, zakupy, tu jeszcze to, tamto. No proszę księdza, no naprawdę nie mam czasu. I ten kapłan mówi, modlitwa to nie sprawa czasu, ale sprawa miłości. Jeśli kogoś kochasz, to nawet jeśli jesteś najbardziej zapracowanym człowiekiem na świecie, znajdziesz dla tej osoby, którą kochasz, czas, aby się spotkać, aby porozmawiać, aby być razem ze sobą. Jest pytanie podstawowe, czy ja kocham Boga? Czy ja tracę czas dla Boga? Czy ja mam czas dla Boga? Czy ja kocham Boga? Bo to, że Bóg nas kocha, to jest pewne. Udowodnił to na krzyżu i tutaj nie możemy mieć żadnej wątpliwości. Pojawia się to pytanie, czy ja kocham Boga? Kochani, ale chcę się trzymać tej Ewangelii, bo Pan Jezus przyszedł o czwartej straży nocnej, czyli naprawdę musiał się długo modlić. Czwarta straż nocna, nie wiem, która była dokładnie, ale myślę, że to było grubo po północy, może druga, trzecia w nocy. I kiedy apostołowie go zobaczyli, oczywiście się przestraszyli. Ktoś idzie po wodzie. Nigdy nie spotkali kogoś, kto chodzi po wodzie. Co to jest? Na pewno jakaś zjawa. I Pan Jezus mówi, odwagi, nie bójcie się, to ja jestem. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Jak trzeba, to i po wodzie będę chodził. Jak trzeba, to będę i chleb rozmnażał. I wtedy Piotr odważył się. Panie, jeśli to Ty jesteś, spraw, abym mógł przyjść do Ciebie. Przyjdź. I co robi Piotr?
wychodzi z tej łodzi. Piotr też szedł po wodzie, czyli kochani, ty i ja możemy chodzić po wodzie tak samo jak Pan Jezus, oczywiście na Jego słowo. Nie to, że teraz pójdziemy do naszej Teresinki i będziemy próbować i zaraz utoniemy, będziemy mieć pretensje. Nie, to nie o to chodzi. To trzeba wyjść na słowo Jezusa. Trzeba uwierzyć, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I widzimy za chwilę, że Piotr przestraszył się, bo wiatr, bo fale, przestraszył się. Jak to? Ja stoję na wodzie, to jest niemożliwe. Zobaczcie, jak często w naszym życiu spotykają nas takie sytuacje, że tutaj czujemy to Boże prowadzenie, czujemy, że Bóg jest z nami, ale spotyka nas coś trudnego. Choroba, nieszczęście i raptem wszystko się wali. I raptem zapominamy i o Bogu, i o całym świecie. I zaczynamy tonąć. Jezu, ratuj! I co Pan Jezus powiedział? Nie, Piotrze, zwątpiłeś, toń tam w tych. Nie, Pan Jezus złapał go za rękę. Piotrze, czemu i zwątpił? Tyle razy byłem z Tobą, tyle cudów widziałeś, tyle znaków, a Ty ciągle wątpisz, a Ty ciągle masz wątpliwości. Kochani, kiedyś myślałem tak o tym, że w Piśmie Świętym są takie różne określenia na złego ducha i jest określenie, że szatan jest też złodziejem. Tak się zastanawiałem, co ukradł szatan, co nam kradnie szatan? I doszedłem do wniosku, że ufność. Ufność w Boga. Zasiał nieufność, wątpliwości w raju. Podważył autorytet Boga, podważył to, próbował podważyć, że Bóg jest miłością. Wmówił nam, że Bóg jest zły, że nas ogranicza, że dał nam przykazania, że nie pozwolił nam tego czy tamtego. Uwierzyliśmy Mu. Zwątpiliśmy w Boże Słowo. Kochani, każdy z nas tego doświadcza. Każdy z nas jest tym Adamem i Ewą, że wątpimy w Bożą miłość, Boże prowadzenie. Każdy z nas. Czyją to jest sprawką? Tak jak w przypadku Adama i Ewy był to szatan, tak i w naszym przypadku też. On ciągle próbuje ukraść nam ufność. Dlatego Pan Jezus, kiedy przyszedł do siostry Faustyny, objawiając swoje miłosierdzie, niezmierzone miłosierdzie, to kazał namalować ten obraz. Jezu, ufam Tobie. Te trzy słowa. Nie sobie, nie ludziom, nie pieniądzom, nie karierze. Jezu, ufam Tobie. Dlaczego? Dlatego, że Jezus jest Bogiem. Dlatego, że On może wszystko. I kiedy patrzymy dalej na tą Ewangelię, widzimy, że Pan Jezus przybywa do tej krainy, do Genezaret. I tam ludzie, kiedy dowiedzieli się, że Jezus przybył, to zaczęli znosić swoich chorych. I każdy, Ewangelia mówi, każdy, kto chociaż dotknął się frędzli Jego szat, został uzdrowiony. A my dzisiaj nie tylko się dotkniemy Jego szat, ale przyjmiemy Jego najświętsze ciało w Komunii Świętej. To jest o wiele więcej, niż ci ludzie mieli wtedy możliwość. Zobaczcie, dotknięcie się Jezusa sprawia, że człowiek wraca do zdrowia. Całkowicie wszyscy zostali uzdrowieni. Kiedyś mówiłem ten przykład, ale powtórzę tutaj w tym miejscu, ponieważ on jest bardzo taki ważny dla mnie. Jest to przykład z książki Bridget McKenny, siostry zakonnej obdarzonej charyzmatem uzdrawiania. I ta siostra
kiedyś prowadziła rekolekcje dla kapłanów, często jest zapraszana właśnie na różne konferencje, rekolekcje dla kapłanów. I podszedł do niej kapłan, który poprosił o modlitwę: proszę siostry, mam nowotwór krtani. Bardzo proszę, żeby się siostra nade mną pomodliła o uzdrowienie. A siostra mówi do tego księdza: proszę księdza, nie będę się nad księdzem modlić. Bo ksiądz codziennie przyjmuje komunię świętą. Tak ksiądz przyjmuje komunię świętą, to niech ksiądz prosi Pana Jezusa o łaskę uzdrowienia. Ja nie mogę więcej niż Pan Jezus w komunii świętej. I ksiądz był bardzo rozczarowany. Może nawet zły, że mu siostra odmówiła modlitwy, ale nie miał wyjścia. Faktycznie, kiedy przyjmował komunię świętą, modlił się: Jezu, uzdrów mnie. I po kilku dniach przyszedł: siostro, jestem zdrowy. Siostro, nie ma guza, nie ma nowotworu. Kochani, to, co się dokonało z tym księdzem, za chwileczkę może dokonać się z tobą i ze mną. Każdy z nas ma jakieś choroby, każdy z nas ma jakieś problemy. Czy ten, który chodził po wodzie, czy ten, który rozmnożył chleb, żeby nakarmić tysiące, czy on nie jest w stanie uzdrowić i ciebie? Ile łask ludzie otrzymują od Jezusa? Tu była niedawno pani Barbara, dziękująca za 39. rocznicę uzdrowienia z nowotworu. W 79. roku doznała łaski. Tutaj klęczała w naszej bazylice. Przyjechała, nikt nie mógł jej pomóc, ale poczuła w sercu. Usłyszała, ona mówi, że usłyszała przed przebudzeniem ciepły głos: jedź do Niepokalanowa, pomódl się szczerze, a będziesz zdrowa. Pani Barbara mówi, do dzisiaj pamięta, gdzie się spowiadała, w którym miejscu klęczała. Wróciła, ale bez choroby. Kochani, od naszej wiary tylko zależy, czy Bóg i dzisiaj pomoże tobie i mi, udzieli tej czy innej łaski. Ale Bóg może o wiele więcej niż my prosimy, niż my marzymy i chce nam dać. I dał nam matkę, tą, która tutaj jest czczona jako wszechpośredniczka łask. Czyli wszelkie łaski, tak jak święty Maksymilian w akcie oddania mówi, wszelkie łaski na nas spływają z Najświętszego Serca Jezusowego. To nie są jej łaski. To są łaski, które Jezus wysłużył na krzyżu. Ale Pan Jezus dał matce swojej, jakoż takiej szafarce, dostęp, że to ona rozdziela komu i jak chce z tej obfitości, z Bożej obfitości. Dlatego tak głównie do niej przychodzimy. Wiemy, że ona nas nie odrzuci, nie zostawi, że ona pochyli się nad każdym, pomoże każdemu z nas. Kochani, ufność, ufność jest bardzo ważna. Nie traćcie ufności. Nie traćcie ufności w Bożą miłość, w Bożą dobroć. Nie pozwólcie wyrwać swojego serca tego, że Bóg jest dobry, że Bóg o was pamięta. Być może trzeba stanąć w prawdzie. Być może trzeba przyznać się do swoich grzechów, przeprosić za te grzechy. Być może trzeba podjąć pokutę. Być może trzeba więcej się modlić. Być może trzeba chodzić częściej do spowiedzi świętej, do komunii świętej. Nie wiem, każdy z was musi to rozeznać w swoim sercu. Ale walczcie o ufność. Bo kiedy macie ufność w Bogu, to macie przystęp do wszelkich łask, do wszelkiego dobra, który Bóg chce udzielić każdemu z was. Największym darem, jakim Bóg daje, to jest Jego miłość.
bezinteresowna miłość, bezwarunkowa miłość, uprzedzająca miłość, nie za coś, za to, że chodzę do kościoła, czy się modlę, czy staram się być dobrym człowiekiem. Bóg kocha nas niezależnie, czy jesteś grzesznikiem, czy może żonę zdradziłeś, czy może inne jakieś rzeczy potworne zrobiłeś w swoim życiu. Bóg ma otwarte ręce. Chce ci dać w obfitości, tak jak tym ludziom w Genezaret. Wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Dzisiaj, za chwileczkę, masz możliwość dotknąć się samego Jezusa. Przyjmij z wiarą ten dotyk Jego miłości. Amen.